Na zachodzie popada deszcz. W weekend więcej opadów i chłodniej. Jutro niemal wszędzie poniżej 10 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Usiądź, strudzony pielgrzymie. Dzień dobry. Dzień dobry, to jest poranek Polskiego Radia 24. W piątek zawsze o tej godzinie dołącza drugi prowadzący, a że jest piątek, to dzisiaj jest nim Adrian Klarenbach. Dzień dobry. Dzień dobry, tak jakoś wyszło. Człowiek pod krawatem jest mniej awanturujący się. To prawda, ale może taki zobaczyć? Nowy dress code wprowadzimy, proszę państwa. Ale że ja też mam pod krawatem przychodzić? Najbardziej na świecie Grzegorza Frontczaka pod krawatem chciałbym zobaczyć. Ojej, szczęśliwie mamy pana Koracza na sali. Piosenkę o zdrowiu chciałabym usłyszeć. Tak. Drodzy państwo, to może słońce to zdrowie, więc o słońcu słów kilka. Nie, przestań, nie ma. Nie? Za mgłą. Za mgłą? Tak. Za mgłą. No ale wiesz, wczoraj też było tak o poranku słabo, a potem się zrobiło 16 stopni i krótkie spodenki weszły, bo widziałem już. Przewidują niezłe opady deszczu dziś na południowym zachodzie, jeżeli mnie pamięć nie myli. Tak. Tam są nawet ostrzeżenia przed opadami deszczu. Dzień będzie trwał 13 godzin i 50 minut. Słońce w Warszawie, jeśli się pokaże, to dobrze. Czekamy na nie. Zajdzie 32 minuty po 19. Święto Chrztu Polski mamy, bo to 1057. rocznica. Dzień Ludzi Bezdomnych, a propos Monaru, bo to ich święto. Dzień Patrzenia się w niebo. O, znam się jak wilk na gwiazdach. Tak, ja też, to jedno z moich ulubionych. I Dzień Delfina. Jeszcze. Ciekawe, kto jest politycznym delfinem. O, to jest dobre pytanie. A dlaczego ty od razu politykę w to wszystko? No bo nie chcę myśleć o wakacjach, których mi strasznie brakuje, a kiedyś pływałem z delfinami i było to piękne uczucie. No, widzisz, tak się można rozmarzyć i wtedy można popatrzeć w niebo. I łączymy te święta, wszystko w jedno. Delfiny i niebo. Piękne, prawda? 7,5 minuty po godzinie 7. 24 pytania. Rozmowa poranka. Czy temu naszemu urokowi osobistemu dał się zwieść Kazimierz Smoliński, pierwszy nasz gość, poseł Prawa i Sprawiedliwości? Dzień dobry, witam pana posła. Dzień dobry, witam o poranku. Tak, bardzo przyjemna rozmowa. No niebo widzę, delfinów niestety nie widzę. A jeśli chodzi o te delfiny, czy tych delfinów, a może te delfinki polityczne, o których tutaj kolega przed chwileczką coś insynuował? To co, są tacy, czy takich nie ma? Wiadomo, w każdej partii mówi się o delfinach, więc u nas takiej rozmowy nie ma. Mamy przywódcę jednego i nikt nie kwestionuje przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, więc nie ma takich rozmów. Ja przynajmniej ich nie biorę udziału i nie słyszałem o nich. A obroniony wczoraj przed opozycją i zakusami opozycji, aby go odwołać, Przemysław Czarnek, profesor, minister edukacji narodowej. Minister edukacji i nauki, przepraszam, ja tak, wie pan, tradycyjnie już minister edukacji narodowej. Tak, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Pan minister Czarnek został obroniony w sposób, że tak powiem, spektakularny. No, ten wniosek opozycji naprawdę był żenujący. Już nie będę mówił o tych tam kilkudziesięciu błędach ortograficznych to wie pan, błędy ortograficzne zdarzają się każdemu. Można być też dyslektykiem jeszcze do tego wszystkiego. Kwestie edukacji, one były szczególnie właśnie, że to właściwie powinni nauczyciele pisać, no to trochę to było takie żenujące, już nie mówię o merytorycznych błędach, tak, mam akurat przed sobą wniosek. Obecny 2001-2022 rok szkolny, no zdaje się, że mamy 22-23 rok szkolny, także i tak dalej. Kiedyś był taki dowcip o milicjantach, którzy to niby niedouczeni byli i dorwali studenta z KUL-u i pisali Katowicki Uniwersytet Lubelski. Teraz to się delikatnie tylko zmieniło i wyszedł, zdaje się, Katolicki Uniwersytet Lubuski. Lubuski, tak. To zdarza się, nawet najlepsze. Dobrze, że nie napisali Kaszubski Uniwersytet Ludowy, bo też mamy KUL na Pomorzu, w Stężycy, więc można było też napisać KUL w Stężycy. No to nie napisali, na szczęście. No dobrze, i rozumiem, że profesora Czarnka obroniliście jako rządzący i co dalej? Kiedy kolejne wnioski, kiedy kolejne wotum? I dla kogo tym razem? No to tutaj już nie będzie, nie zdążę do końca złożyć kolejnego wniosku, chociaż pół roku, może jeszcze by zdążyli. No myślę, że będą, jak ich znamy, to podrzucą nam jakieś tam kolejne koło ratunkowe, bo przecież ten wniosek był tak żenujący, że został obnażony w całej rozciągłości, że nieprawdziwe te dane zostały tam zawarte. Już nie mówię o danych statystycznych, jakichś tam brakach nauczycieli, czy zarzucie, że pracują emeryci. Emeryci nauczyciele muszą pracować. Przecież Wszyscy dążymy do tego, żeby emeryci pracowali i bardzo dobrze, że emeryci pracują i wspomagają system, nie tylko system nauczycieli, czy szkolnictwa, ale także w każdym zawodzie nauczyciele, czy emeryci powinni pracować i do tego dążymy. No to takich kilka tam można by było przytoczyć żenujących zarzutów. Nie mam wątpliwości, że pan minister Czarnek jest dobrym nauczycielem. Sam przeczytałem podręcznik HIT pana profesora Roszkowskiego. Uważam, że to jest bardzo dobry podręcznik. Myślę, że wielu tych, którzy stawiają te zarzuty o tym podręczniku, w ogóle go nie czytali, a powielają te treści, że tak powiem, no, sformułowane przez środowiska bardzo lewicowe, delikatnie mówiąc, które no, ten taki konserwatywny podręcznik bardzo im uwiera. Co do tego nie mam wątpliwości, że to jest dobry podręcznik z takim nowoczesnym podejściem do rzeczywistości. Czekam z niecierpliwością i z dużą nadzieją na kolejny podręcznik, będzie druga część tego podręcznika, właśnie, też wczoraj to słyszałem. No właśnie, więc też czekam z niecierpliwością, sam go kupię. Mam nadzieję, że wielu nauczycieli będzie też z niego korzystać. A to już będzie ta najnowsza historia. Uważam, że młodzież powinna być zapoznana z aktualnym też naszym systemem politycznym i z tym polityką, z politykami, z naszą demokracją bieżącą, a nie tylko ciągle z historią i tą historią, że tak powiem, antyczną, grecko-rzymską. Ona jest bardzo potrzebna. Czy nasze chrześcijaństwo, akurat mamy dzisiaj święto chrztu, więc też o tym nie możemy zapominać, że przecież wyrośliśmy z chrześcijaństwa. Europa też z tego chrześcijaństwa wyrosła. No to przypomnijmy, że to chrześcijaństwo trafiło do nas z Czech, a nie z Niemiec, jak co niektórzy już wtedy chcieli. No właśnie, a nasz książę wtedy zdecydował, że będą to Czechy i uważam, że bardzo dobrze zrobił. Już wiedział, że to zagrożenie z Niemiec było i niestety przez te całe 1000 lat ciągłe te problemy były. Obecnie też są, ale tak jak powiedział minister Rau, my mamy z Niemcami dobre kontakty, to są nasi partnerzy, ale mamy w wielu sprawach. To od razu dodajmy, że tutaj pan poseł Smoliński nawiązuje do wczorajszego exposé ministra spraw zagranicznych profesora Raua, który złożył doroczne sprawozdanie. Oczywiście nie podobało się opozycji, że wczoraj wyszedł, między innymi pan poseł Piątkowski, wczoraj tutaj w tym studiu mówił o tym, że jak to, że dopiero po tylu latach profesor Rau wychodzi na mównicę sejmową i to exposé wygłasza. No ale przypomnijmy jednak, przez ostatnie lata chociażby panował COVID i to wszystko wyglądało na nieco innych zasadach i funkcjonowało. Tak. Dokładnie, wszyscy o tym zapomnieli. Bardzo dobre exposé zawierające właściwie przekrój naszej polityki zagranicznej, takie podsumowanie i wnioski czy też propozycje na przyszłość. Właściwie w każdym aspekcie naszej polityki międzynarodowej bardzo dobre było właśnie też podsumowanie tych problemów z Niemcami. Z jednej strony partnerzy, bardzo ważny kraj, a z drugiej strony teraz te problemy chociażby z reparacjami, których, mówiąc tak kolokwialnie, nie będziemy odpuszczać i możemy tu zapewnić słuchaczy, że jeżeli będziemy rządzić, to będziemy nadal się domagać tych reparacji. A można powiedzieć, że jak opozycja będzie rządziła, totalna opozycja, bo teraz nagle się zrobili opozycją demokratyczną, jakby jeszcze jakaś była opozycja niedemokratyczna, to takie dziwne, ale myślę, że uciekają od tego sformułowania własnego opozycja totalna. Więc ale im się to nie podoba. Ale to swojego czasu Grzegorz Schetyna ukuł, kiedy był szefem Platformy Obywatelskiej. O, wszyscy wtedy do tego się przyznawali, to teraz tak mówią, że to tylko Schetyna, a my nie. Bardzo skwapliwie z tego korzystali i mówili tak, tu będziemy robić wszystko, niezależnie czy to będzie merytoryczne, czy niemerytoryczne, atakujemy. A teraz jak widać ostatnio zaplecze polityczne, czy też eksperckie, czy to profesor Grabowski, czy pan europoseł Belka chyba mówił, że trzeba kłamać, tak? Nieważne jak dojść do władzy, żeby odsunąć PiS, trzeba kłamać, 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 więc to też radiosłuchacze muszą wiedzieć. No to powiedzmy jeszcze w kontekście Niemców, których pan poseł Smoliński przywołał. Wyraziły Niemcy zgodę na to, żebyśmy przekazali te migi 29 po niemieckie Ukrainie. No to jest jakiś problem. No właśnie, no trzeba Niemców ciągle zmuszać do tego, żeby oni tą pomoc albo sami ją realizowali, albo nam pozwalali realizować. Sami, że tak powiem, z siebie, czy na prośbę zwykłą chcemy przekazać, pozwólcie nam, bo takie są zasady przekazywania czy sprzedaży uzbrojenia, że żeby sprzedawać dalej, to trzeba mieć zgodę tego pierwotnego właściciela. No Niemcy to robią zawsze z opóźnieniem. No i teraz jedną z takich przyczyn tych opóźnień to jest to, że kontrofensywa ukraińska jest ciągle opóźniana, bo ciągle nie mają szczególnie ciężkiego sprzętu. Samoloty im są potrzebne, ale przede wszystkim czołgi. Czytałem takie raporty osób, które tam biorą udział w tych walkach, a mam nawet bliskiego znajomego, mojego bliskiego znajomego syn z Gdańska, jeździ na front, jest medykiem, młody 33-letni człowiek, który już kilka razy na froncie był i pomaga Ukraińcom i opowiadał o tym, że przede wszystkim potrzebna im jest tam ciężka broń, czyli transportery opancerzone, no i czołgi oczywiście. Mm-hmm. Panie profesorze, chciałem powiedzieć, ale panie pośle, wie pan, nigdy w życiu nic nie wiadomo, bo chciałem od razu przywołać i powiem szczerze, tak mi od wczoraj dźwięczy w głowie, nawet nie dźwięczy, moją głowę zajął całkowicie ten temat za sprawą doniesień dotyczących portalu i.pl. Informacji, które opublikował profesor Sławomir Cenckiewicz dotyczących przekazania dokumentacji po katastrofie Kasy w 2008 roku stronie rosyjskiej. Czemu to miało służyć? Po co to miało służyć? Jakie były w ogóle podstawy przekazania tej dokumentacji? O co chodzi tak naprawdę? No. Oczywiście dobre pytanie, komu to miało służyć? No, można tak na gorąco stwierdzić, że mogło służyć tylko i wyłącznie Rosjanom. No przecież myśmy nie mieli w tym żadnego interesu, żeby przekazywać i jaka byłaby korzyść z tego przekazania. Tak? Tą korzyść mieli tylko Rosjanie. No. Znali, że tak powiem, kulisy tej katastrofy i mogli z tego odpowiednio sobie wnioski wyciągać, tak? Jakie są błędy popełniane w polskim wojsku. No takie rzeczy no, nie są upubliczniane, to jest oczywiste, nawet trudno to dokładnie upublicznić, no to są rzeczy niejawne, a nie dopiero przekazywać innym, no ale to jest konsekwencja tej polityki, którą robił Sikorski, czyli no, z Ławrowem dobrze możemy rozmawiać, możemy was zaprosić nawet, żebyście mogli monitorować naszą bazę wojsk amerykańskich w Redzikowie, tak, bazę rakietową, nie mamy nic do ukrycia, proszę bardzo, możecie to sobie oglądać, no to można powiedzieć, że jakby działali jako jawni szpiedzy, tak? No przecież to, jeżeli pan poseł pozwoli, ja przywołam wypowiedź Sławomira Cenckiewicza, który twierdzi, że Rosjanie podjęli próbę wykorzystania śledztwa smoleńskiego do zapuszczenia wywiadowczej sondy w tajemnicę katastrofy natowskiego samolotu transportowego, w której zginęła elita polskich sił powietrznych, 16 wysokich rangą oficerów sił powietrznych Rzeczpospolitej, w tym 3 generałów oraz 4 członków załogi, wykorzystując, jak ujął Sławomir Cenckiewicz, gorliwość resetową ekipy Donalda Tuska. No właśnie, to polityka resetu Donalda Tuska, którą gorliwie wykonywał minister Sikorski, no to rzeczywiście jest rzecz nieprawdopodobna. Ja nie wiem, czy taki przypadek się w ogóle w historii zdarzył państw NATO, żeby ktoś przekazał no, przeciwnikowi, co do tego nie miała najmniejszej wątpliwości, a teraz to nawet można powiedzieć wrogie podejście Rosjan do NATO czy do Polski. Takich danych nikt nie powinien przekazać. No to jest graniczy gdzieś ze zdradą dyplomatyczną, czy nawet no, dezercją, że tak powiem, no tutaj w tym znaczeniu, że przekazujemy coś, czego nie powinniśmy przekazać. Dla mnie to jest szokujące, tak, te informacje. Jeden samolot samolotem wojskowym, drugi samolot samolotem wojskowym. Tak, obydwa samoloty wojskowe, więc poznają mechanizmy. Samoloty wojskowe Paktu Północnoatlantyckiego. Dokładnie, więc Rosjanie poznali mechanizmy funkcjonowania naszego wojska, tak, i przewożenia osób najważniejszych, co się zawsze jest okryte największą tajemnicą, tak. To są loty typu HET, nikt o tym nie wie, najwyższa klauzula tajności objęta tym, a tu nagle na tacy podajemy i proszę bardzo, a my tu mamy takie kuchnie tego wszystkiego, możecie o wszystkim wiedzieć. No, robimy reset, jesteście naszymi przyjaciółmi. Skandal. Wczoraj opublikowane dokumenty i między innymi rozmowa Michała Rachonia ze Sławomirem Cenckiewiczem, minęła 20, dotyczyła właśnie przekazywania tej korespondencji między i resortami tymi naszymi krajowymi i stroną rosyjską. I tam nikt nie widział żadnych przeciwwskazań w ogóle. Nikt nie cechował się nawet tak zwanym zdrowym rozsądkiem i gdzieś tam na tych dokumentach, które krążyły między resortami, między gabinetami, między urzędami, nie zrobił adnotacji. Słuchajcie, no ale no chyba nie za bardzo. No, to jest nasz przeciwnik. Przecież takie dokumenty powinny być oklauzulowane i tam praktycznie na każdym dokumencie klauzula tajne, poufne, niejawne, a natowskie ma najwyższą klauzulę, tak? No, sam będąc w Ministerstwie Infrastruktury posiadałem taką klauzulę, więc to jest całe postępowanie, żeby taką klauzulę uzyskać właśnie dostępu do tajemnicy natowskiej. Oprócz naszych to mamy te europejskie, ale również natowskie, więc to jest naprawdę ograniczony krąg osób, które mogą taką tajemnicę, że tak powiem, posiąść, a tu nagle dajemy im na tacy. No potem, no jak patrzymy na to, co robiono, że wysyłano na przykład naszą Państwową Komisję Wyborczą na szkolenie do Moskwy, tak? No to właściwie nic nas może już nie dziwić. Ale wie pan, panie pośle, gdyby wysłano ją raz, to można powiedzieć, że to przypadek, a ta nasza Państwowa Komisja Wyborcza jeździła do Rosji uczyć się demokracji i przeprowadzania wyborów kilkukrotnie. O tym chociażby Radio RMF FM pisało, tak? No teraz widać, od kogo się uczyli, tak? No, od największego agresora współczesnej, tak, współczesnego świata, największy agresor. Czyli można powiedzieć, oczywiście, no najlepsi w tej sferze agresji czy łamania demokracji. No, co do tego nie ma wątpliwości, że w tym zakresie. No to ja w takim razie dodam pikanterii temu, co pan przywołał, bo powiem szczerze, zapomniałem o tym fakcie, a właściwie nie miałem go tak od razu na myśli. Natomiast te pierwsze wybory, które się odbywały po tych szkoleniach udanych właśnie naszej Państwowej Komisji Wyborczej w Rosji, pierwsze wybory to 2014 rok, samorządówka, jeżeli mnie pamięć nie myli, to one już były na tych nowych zasadach po przeszkoleniu prowadzone. Tak, i potem co wybory, to większa ilość głosów nieważnych. Nie, to ten 14 rok przebił wszystko. No właśnie, i potem czekaliśmy też tygodniami na wyniki wyborów, no skwapliwie, nie wiem, czy oni konsultowali te wyniki z Moskwą, czy gdzie, no bo... No, skoro tak gorliwi byli w tym konsultowaniu, to może i te wyniki konsultowali z Moskwą. No, może trochę za daleko. Ale to jest gdybanie. Natomiast ja wracam jeszcze raz do tej katastrofy kasy C295M. Ja ją relacjonowałem wtedy na antenie TVP Info. Z tego co pamiętam, do późnego wieczora, nawet do wczesnych godzin porannych z ministrem Januszem Zemke wówczas w studiu telewizyjnym. I powiem panu szczerze, pytanie, które mnie się nasuwa od razu, jest następujące. Czy strona natowska wiedziała w ogóle o tym, że my taką dokumentację przekazujemy? No, można powiedzieć, że chyba nie wiedzieli. Tak mi się wydaje, że gdyby o tym wiedzieli, to na pewno by reagowali, no bo to aż nieprawdopodobne. Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej będzie naszym gościem. Widziałem, że pan poseł już przyszedł do studia. Za chwileczkę również to pytanie zadam. Czy strona natowska wiedziała o tym, co robi strona polska jako członek Paktu Północnoatlantyckiego? No nie wierzę w to, żebyśmy właśnie te informacje przekazali Amerykanom, że udostępniamy taką tajemnicę Rosjanom. Myślę, że tego nie było i Amerykanie o tym nie wiedzieli. Jestem przekonany, bo inaczej musiałaby być reakcja. Pytanie tylko jak. No dobrze, pozwoli pan, że zadam pytanie, które już zadawałem panu wielokrotnie. Chyba że pan sobie sam chce je zadać. Nie, posłucham chętnie. Co? Nie wiem, nie pamiętam. No to spróbujmy. Co z sędziami pokoju? Sądami pokoju? Takie, no brawo! Na czym stoimy na dziś? Według mojej wiedzy nie w tym tygodniu, tylko w kolejnym, znaczy nie w przyszłym, tylko w kolejnym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, bo jak państwo wiedzą, ja w podkomisji zakończyłem pracę, przekazałem sprawozdanie dotyczące dwóch projektów, czyli sądów pokoju i przepisy wprowadzające do komisji. Komisja zdecydowała, żeby zasięgnąć opinii Biura Analiz Sejmowych co do tych projektów. Te opinie spłynęły, przynajmniej ja taką opinię jedną dostałem i Pan przewodniczący Marek Ast chce wyznaczyć posiedzenie chyba tam około 25 czy któregoś kwietnia. Także na majowym posiedzeniu będziemy mogli to procedować i wreszcie chyba zakończyć. Czyli rozumiem, że jeszcze w tej kadencji Sejmu sędziowie pokoju zostaną powołani. I sądy pokoju też. Znaczy, nie zostaną powołani. Wejdzie ustawa w życie w tym roku. Dobrze, doprecyzował pan moje pytanie. To w takim razie jeszcze jedna a propos wymiaru sprawiedliwości. 30 maja dopiero Trybunał Konstytucyjny zajmie się prezydenckimi wątpliwościami. O, w ten sposób to określę. No, moim zdaniem nie jest to jakieś nadmierne wydłużenie terminu. To się mieści jeszcze w standardach, które były i są w Trybunale, więc jeżeli ten termin zostanie podany... Panie pośle, być może to się mieści i w wszelkich kanonach i standardach. Tylko wie pan, wczoraj Komisja Europejska za sprawą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednak zmieniły troszkę nastawienie do Polski i licząc skromnie tak od wczoraj, to co najmniej 45 milionów euro dodatkowo będzie nas to kosztowało. 1 milion euro dziennie kara za niezlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej, tak? Tak, Izbę Dyscyplinarną żeśmy zlikwidowali. Tak, i powołaliście Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, natomiast jest problem z jej umiejscowieniem. Czy to ma być NSA, czy to ma być Sąd Najwyższy, czy może jeszcze jakieś inne miejsce? I tutaj są te wątpliwości. Decyzja, która została podjęta w uzgodnieniu z Komisją Europejską, minister Szynkowski-Brzezinek takie uzgodnienia poczynił, żeby ta izba mieściła się, czy te sprawy dyscyplinarne były na Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Ja nie widzę w tym żadnej niekonstytucyjności. Czekam też z niecierpliwością na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Cieszę się, że ten termin został wyznaczony i mam nadzieję, że to orzeczenie w tym terminie zapadnie. To jest bardzo ważne orzeczenie. A według pana posła, jakie to będzie orzeczenie? Zgodne czy niezgodne z konstytucją? Moim zdaniem, jeżeli chodzi o kwestię umiejscowienia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, absolutnie nie mam żadnych wątpliwości, że Trybunał uzna, że to jest zgodne z Konstytucją. Jedyne wątpliwości, jakie mogę mieć ewentualnie co do orzeczenia Trybunału, to jest kwestia testu niezależności. Tak? Czy Trybunał uzna, że ten test niezależności w tym kształcie, który został sformułowany w ustawie, to rzeczywiście jest zgodne z naszą Konstytucją, czy nie. Tutaj można ewentualnie debatę na ten temat czynić, chociaż ja też nie widzę tutaj niekonstytucyjności, no ale nie jestem konstytucjonalistą, więc moja opinia jest tylko opinią jednego z wielu prawników. No i musimy stawiać kropkę. Kazimierz Smoliński. Pierwszy naszym gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości. 28 minut po 7. Reklama. Na informacje dnia. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau poinformował w Sejmie o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w tym roku. Od 2007 roku największe zagrożenie dla pokoju w Europie wynika z polityki Rosji, ocenił minister. Zaznaczył, że od tamtego czasu dąży ona do uzyskania statusu, który pozwalałby jej ograniczać wolność i bezpieczeństwo sąsiadów. Zbigniew Rau stwierdził, że jako pierwszy dostrzegł to prezydent Lech Kaczyński w sierpniu 2008 roku w Tbilisi. Apelował on o powstrzymanie rosyjskiego imperializmu. Dziś powtarzamy te słowa w naszej polityce zagranicznej bardzo często, ponieważ kryzys bezpieczeństwa bardzo się w Europie zaostrzył. Dziś Ukraina i z nią cała Europa płaci straszną cenę za niezastosowanie się do ostrzeżeń prezydenta Kaczyńskiego. Ich źródłem były nasze środkowoeuropejskie doświadczenia z imperializmem. Pozwalają nam dostrzec nadchodzące zagrożenia wcześniej niż innym. Po wysłuchaniu informacji ministra spraw zagranicznych prezydent Andrzej Duda podkreślił, że najważniejszym zadaniem polityki zagranicznej jest zapewnienie Polsce i Polakom bezpieczeństwa. W informacjach dnia sprawdzamy sytuację na froncie. W ciągu ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili na Ukrainie 19 nalotów, 39 razy atakowali z systemów salw rakietowych. Są ofiary wśród cywilów. Siły rosyjskie niezmiennie koncentrują działania ofensywne w okolicach Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki i Mariinki. W ramach trwającego w Warszawie Kongresu Pamięci Narodowej w strefie edukacyjnej młodzi ludzie mogą przetestować nowoczesne projekty dotyczące historii. Z raportu Edukacja dla Pamięci, przygotowanego na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej, wynika, że najważniejszym źródłem wiedzy historycznej dla 59% uczniów są filmy i gry komputerowe. Magdalena Hajduk z IPN-u mówi o atrakcjach, które czekają na młodych ludzi w strefie nowych technologii. Przede wszystkim jest to właśnie projekcja gry szyfrów właśnie wirtualnej rzeczywistości oraz z poziomu komputera. Aplikacja szybowcowa 87, ale również, co ciekawe, na przykład hologram Jana Kowalewskiego, który przekazuje wiedzę na temat tego, jak wykorzystać inteligencję do tego, żeby pokonać wroga. I to też jest, myślę, że dobry bodziec dla młodych ludzi, żeby to był właśnie autorytet dla nich, a nie fejkowi bohaterzy gier rozrywkowych. Szczegółowy program kongresu trwającego na Stadionie Narodowym w Warszawie można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie duże i umiarkowane z większymi przejaśnieniami w centrum i na wschodzie kraju. Opady deszczu pojawią się na zachodzie, zwłaszcza na południowym zachodzie. Na termometrach od 11 do 18 stopni. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany z kierunków wschodnich. Wiadomości sportowe. Sylwia Urban. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Conference League piłkarze Lecha Poznań przegrali z Fiorentiną 1-4. Filip Marchwiński przyznał, że tak dotkliwa porażka, zwłaszcza na swoim stadionie, jest cenną lekcją. Mierzenie się z takimi zespołami, z takim zespołem jak jest Fiorentina, jest na pewno bardzo owocne. Możemy zobaczyć, na jakim poziomie jesteśmy, ile nam jeszcze brakuje, ale też nie uważam, że Fiorentina w tym meczu nas... Na pewno byli skuteczni, strzelili nam 4 bramki, ale że kompletnie nas zdominowała. Ja jestem pozytywnej myśli i trzeba być pozytywnej myśli na rewanż i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby przejść do następnej rundy. Rewanż we Florencji. Lech zagra 20 kwietnia. W innych wczorajszych meczach Conference League Hens z Kamilem Piątkowskim w składzie zremisował 1-1 z West Hamem United, w którym na ławce rezerwowych siedział polski bramkarz Łukasz Fabiański. RSC Anderlecht pokonał AZ Alkmaar 2-0 i Bazylea zremisowała z Niceą 2-2. W Nicei rezerwowym był Marcin Bułka. Z kolei w pierwszych spotkaniach ćwierćfinałowych Ligi Europy Feyenoord Rotterdam z Sebastianem Szymańskim wygrał 1-0 z AS Roma, w której zagrał Nikola Zalewski. Juventus Turyn również 1-0 pokonał Sporting Lizbona. W drużynie Juve w bramce wystąpił Wojciech Szczęsna, a w ataku Arkadiusz Milik. W pozostałych spotkaniach Polaków już nie było. Bayer Leverkusen zremisował z Royal Union 1-1 i Manchester United też zremisował z Sevillą 2-2. Niespodzianka w Ekstraklasie koszykarzy. Arka Gdynia wygrała z liderem Śląskiem Wrocław 87-70. W tabeli Śląsk ma punkt przewagi nad Kingiem Szczecin oraz 3 nad Treflem Sopot i Legią Warszawa. Na zakończenie tych sportowych wiadomości bardzo smutna informacja. Nie żyje kierowca rajdowy Craig Breen. Irlandczyk zginął w wypadku podczas testów przed rajdem Chorwacji, czwartą rundą Mistrzostw Świata. Miał 33 lata. W tym sezonie zajmował 6. miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. To jest poranek Polskiego Radia 24. Goście zmierzają. Za moment Państwo wszystko zobaczą na polskieradio24.pl. A po godzinie 8 dwie polityczne strony. Dzisiaj to będą Barbara Dziuk z Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale to dopiero po 8. Teraz kolejny gość poranka. Teraz, czyli 24 minuty przed godziną 8. 24 pytania. Rozmowa poranka. Gość, którego pozwoliłem sobie już i w Państwa i w swoim imieniu zaanonsować, Sławomir Neumann, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Panu, Panie Pośle. Witam Pana, witam Państwa z samego rana w piątek. Zapowiedziałem też to konsekwentnie, będę stał przy konsekwencji. Zacznijmy od tego roku 2008, od katastrofy samolotu Kasa C-295M. Dochodzi do dramatu pod Mirosławcem. Jest rok 2010, dochodzi 10 kwietnia 2010 roku do dramatu pod Smoleńskiem. Po co, na co i dlaczego przekazujemy Rosjanom informacje dotyczące KAS? Wie pan, nie wiem po co, na co, dlaczego, czy takie dokumenty zostały przekazane. Ja się mogę zapytać... Zostały. Papier na to jest. Ja się mogę zapytać po co, na co i dlaczego raport smoleński był na język rosyjski przez Macierewicza tłumaczony. Znaczy, no wie pan... Po to, żeby pokazać rozbieżności, na przykład w jednym i w drugim protokole? Aha, no można i taką wersję przyjąć. I wypadek Kasy, który spowodował, czy inaczej nie spowodował wprowadzenia takich zmian, które by nie dopuściły do tego, że na jednym pokładzie jednego samolotu zmieszczono przedstawicieli najważniejszych organów państwa. I z tego nieszczęścia Kasy nie wyciągnięto. Tam też zginęło kwiat, jak gdyby no, dowódców, tak jest, oficerów lotnictwa. Potem mieliśmy Smoleńsk i kolejną, po drodze mieliśmy jeszcze lot do Gruzji, przypomnę, też z naruszeniem procedur. Więc jakoś takie niestety polskie podejście... nie do końca takie trzymanie procedur. Ale to ja dobry wniosek wyciągam, że pan poseł teraz składa samokrytykę w imieniu partii, w której jest pan członkiem i która wówczas rządziła? Wie pan, ale tak szczerze. Warto zawsze na to patrzeć trochę, po tylu latach szczególnie, z chłodniej, a nie w emocjach wielkich tych katastrof, bo ja doskonale imię Jarosławiec pamiętam, ale to raczej z przekazów medialnych, natomiast Smoleńsk pamiętam, bo przynajmniej kilka razy byłem na płycie lotniska, kiedy wracały ciała ze Smoleńska i witaliśmy w Polsce te ciała, więc to było emocjonalne przeżycie chyba dla nas wszystkich. I no to jest faktem, że te wizyty czy te loty, one były obciążone złą logistyką. I takim niepilnowaniem procedur, no, które potem skończyły się nieszczęściem. To znaczy te instrukcje HEAD, które nawet jeżeli były, to nie były przestrzegane. Efektem tego było rozwiązanie 36 Pułku Lotnictwa Specjalnego po katastrofie smoleńskiej i zmiana procedur. Jak jest dzisiaj, mieliśmy też sygnały, że parę razy też już były takie przypadki, że nie do końca te procedury były przestrzegane do dzisiaj. Więc to nie jest kwestia nawet składania samokrytyki, tylko myślę, że wszyscy ludzie odpowiedzialni za tego typu loty, niezależnie jaka jest władza, powinni trzymać się procedur bezpieczeństwa i takich podstawowych, elementarnych zasad, szczególnie po takich traumatycznych doświadczeniach, jakie mamy w Polsce. A dlaczego w takim razie ta katastrofa z 2010 roku nie została przekazana Komisji Międzynarodowej? Dlaczego kwestią tego Smoleńska i tego dramatu w 70. rocznicę, dramatu wówczas polskiej elity w Smoleńsku, Starobielsku, Ostaszkowie, dlaczego nie zajął się tym świat? Dlaczego my żeśmy to tak łatwo przekazali stronie rosyjskiej? Jeszcze raz. Rosyjskiej, która nie jest ani pretendentem czy kandydatem do NATO, ani nie jest członkiem NATO. Jeszcze raz. Znaczy, Polska nie przekazała tego stronie rosyjskiej. Samolot, katastrofa podsmoleńskie wydarzyła się w Rosji. Oni prowadzą swoje śledztwa do dzisiaj. Polska prokuratura prowadzi swoje śledztwo, prowadziła i prowadzi do dzisiaj. A katastrofę badał polski zespół, polska komisja i mamy polski raport. I to jest raport, który jest dla Polski, przynajmniej inaczej, dla sporej części Polaków jest raportem wiarygodnym. Mówię o raporcie Macieja Laska. Nikt nie zwracał u nas większej uwagi i nie przejmował się raportem Anodiny, czy raportem... No jak to nie? Jerzy Miller chociażby mówił o tym, że one muszą być zbieżne, bo jeżeli będą rozbieżne, będzie dramat. Ale nasz raport jest raportem badanym przez polskich specjalistów i nie zwracali uwagi na zbieżności lub rozbieżności, tylko naprawdę i na fakty. I na to, jak ten lot przebiegał i raport dokładnie go opisuje i też przyczyny katastrofy. I także polska prokuratura bada tę sprawę. I oczywiście minęło już 13 lat od tej tragedii, a to śledztwo nie jest zakończone. Także dlatego, że nie ma współpracy po stronie rosyjskiej. To też nie... A była kiedyś w ogóle ta współpraca? Nie, mówię, nie ma. Od pierwszego dnia. Oni dlatego uważali, że prowadzą swoje śledztwo, żeby trochę, myślę, zamydlić wszystkim oczy, że coś robią. Natomiast warto też przypomnieć, że przez ostatnie ten 8. rok, który rządzi Prawo i Sprawiedliwość i pokazuje wielokrotnie, jak jest przywiązane do daty 10 kwietnia 2010 roku, niewiele zrobiło w tej kwestii, żeby nacisnąć na Rosję. Dwie noty dyplomatyczne przez 8 lat o zwrot wraku nie robią najlepszego wrażenia. Ale podobnie były wystąpienia na forum ONZ-u. Ostatnio Krzysztof Szczerski, kolejny raz notabene. Były też prośby do Unii Europejskiej, żeby też pomogła w tej kwestii. Ale na Rosję jakoś wielkiego nacisku nie było. I też przypomnę, co jest chyba takim obrazem wstydu. Nie ma pomnika w Smoleńsku. Wojna o pomniki jest w Polsce, natomiast na miejscu tragedii nie ma pomnika. Nikt tam nawet nie próbował przez ten czas ostatni stawiać tego pomnika. Nie mówię po wybuchu wojny w Ukrainie, bo to już sprawę przekreśliło kontakty z Rosją, ale wcześniej. Więc ja twierdzę i uważam, że... Ale wie pan, tam może być problem teraz z pomnikiem. W ogóle od samego początku, panie pośle, bo tam zdaje się ten teren został przeorany, zaorany. Do tego wszystkiego jeszcze... Ale pomnik... Nie. Tam osiedle zdaje się jakieś powstało. Myślę, że ileś miejsc do upamiętnienia przy tej katastrofie w Smoleńsku jest wystarczające, żeby jakieś znaleźć było można i było taki pomnik można było budować. Zresztą pamiętam, jak o tym Jarosław Kaczyński, jego otoczenie mówiło. Potem nie zrobiono w tym nic, przy tym nic. Ja twierdzę i uważam, że w ostatnich latach ta tragedia jest używana tylko i wyłącznie do walki politycznej. A gdybyście jako politycy zarzucili w ogóle kontekst jakikolwiek polityczny, przecież tam zginęło... Tam nasi przyjaciele zginęli. Tak jest. Ludzie, którzy byli z Platformy Obywatelskiej. Tam był chociażby, świeć Panie jego duszą, Grzegorz Dolniak, który był szefem waszego klubu. Był Grzegorz Dolniak, ale był Maciek Płażyński, który przecież Platformę zakładał z Gdańska. Aram Rybicki. No, było wiele osób. Krysia Bochenek. A młodego Sebastiana pan pamięta? Sebastian Karpinu. No oczywiście, no, pracowaliśmy razem, więc jak mówię, no... I nie chciałby pan dzisiaj na przykład po tych 13 latach dowiedzieć się, co się tam tak naprawdę wydarzyło? No, ale wie pan, problem jest taki, że ja wiem, ja czytałem raport Macieja Laska i jego komisji i tam jest dość dokładnie opisane, dlaczego to się wydarzyło, jakie błędy zostały popełnione. I oczywiście można zamykać oczy, mówić teraz nie, szukamy nowego rozwiązania. No nie ma nowych rozwiązań. Znaczy, ale nie ma też pancernych brzus. No nie ma. Jeżeli ktoś... Wie pan, nie ma ani pancernych brzus, ani wybuchów na pokładzie. No nie ma. Ale są ludzie, którzy z uporem maniaka od 13 lat te głupoty opowiadają. No to zaraz, ale jeżeli są w stanie ci ludzie w sposób naukowy udowodnić, że wybuchy były, to dlaczego to negować? Pan raczy żartować. Znaczy nikt nie udowodnił w sposób naukowy wybuchów na pokładzie Tupolewa. Tak samo, chyba że jak mówimy o dowodach naukowych w postaci gotowania parówek. No, albo wybuchów puszek Coca-Coli. No, czy nie można przeciwstawiać raportu przygotowanego przez ekspertów od katastrof lotniczych, którzy byli skupieni w Polskiej Komisji Macieja Laska, do zebranych przez Antoniego Macierewicza różnego rodzaju pseudoekspertów, którzy... Zaraz, ale ci eksperci, jeżeli pracowali na przykład... Którzy swoje raporty wysadzali jakieś puszki z Coca-Colą, gotowali parówki jako dowody, gdzieś musimy zachować też zdrowy rozsądek. Ja rozumiem, że wszystko może być polityką i propagandą, ale są granice. Na Boga, panie rektorze, doskonale pan wie. Ale gdybyśmy wyłączyli te aspekty, o których pan mówi, czy puszki Coca-Coli, czy parówki, podeszli do tego naukowo, że na wszystko właściwie działają prawa fizyki, a właściwie to nie na wszystko działają prawa fizyki. Koniec, kropka. Fizyka jest fizyką i na to nie ma co dyskutować. I ma pan to opisane w raporcie Macieja Laska. Jeżeli to można naukowo udowodnić, chciałbym poznać prawdę. Pan mówi, że pan już wszystko wie. Nigdy nie wiemy wszystkiego. Ta wiara w nieomylność jest czasami złudna, ale myślę, że nikt naukowo nie podważył, naukowo mówię też, nie podważył raportu Macieja Laska i tego, do czego ta komisja doszła. Jak mówię, ekspertów od właśnie katastrof lotniczych, a nie od gotowania parówek. I czy nie widzi pan pewnego też zażenowania czasami po stronie PiS-u? Inaczej, jeżeli Macierewicz jest potrzebny i sprawa smoleńska jest potrzebna, to tego zażenowania nie widać, ale kiedy sprawa jak gdyby zaczyna już trochę przysychać i być racjonalnie traktowana jako tragedia i katastrofa, nie widzi pan zażenowania wśród tych członków PiS-u, którzy nie chcą za bardzo mówić o tym wynikach pracy Macierewicza. Czemu raport jest utajniony? Dlaczego jego dokonania w cudzysłowie nie są jawne? Oni sami się tego wstydzą, bo wiedzą, że to są kompletne bzdury. A wie pan, że tak a propos pomnik pod Smoleńskim już Bogdan Zdrojewski chciał stawiać? No tak, ale nie zakończyliśmy go, natomiast... Nie zakończyliście, bo nawet nie zaczęliście go budować. Chodzi mi o coś innego. Od 8 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość, tak, które na Smoleńsku zrobiło, na religii smoleńskiej Macierewicza zrobiło olbrzymią politykę. A wy zrobiliście antyreligię i antypolitykę do tego. I to jest trochę moim zdaniem bez sensu, ale wie pan, z boku się na to patrzy zupełnie inaczej. Nie ma tu antypolityki, tu nie ma antyreligii. To była katastrofa i tragedia, w której zginęło mnóstwo przyzwoitych, mądrych i porządnych ludzi. Z każdej strony sceny politycznej. I należało od pierwszego dnia tę sprawę traktować ponad, jak gdyby partyjnie, ponad politycznie, jako sprawę ważną dla społeczeństwa. To dlaczego Rosjanie prowadzili to śledztwo, gdyby to była komisja międzynarodowa? Nie płyńmy w taką retorykę. Ale panie pośle, ale to jest absurd. Przekazaliśmy to śledztwo stronie rosyjskiej. Ale przecież pan teraz mówi nieprawdę. Ale jak nieprawdę? Polska prokuratura, niech pan zapyta Ziobry, czy prowadzą śledztwo. Przecież bez przesady. Prowadzą. Śledztwo zostało notabene po stronie Polski przedłużone do końca roku. Polska jest prowadzone przez polską prokuraturę. To, że Rosja sobie prowadzi własne śledztwo, to pan im tego nie zabroni. Bez przesady. No dobrze, ale dlaczego nie wzięliśmy w takim razie, nie powołaliśmy Komisji Międzynarodowej do zbadania katastrofy samolotu, który był samolotem natowskim? To musi pan zapytać teraz Macierewicza od 8 lat, Błaszczaka i Ziobrę, jeżeli potrzeba. Po wszystkim... Bo polska strona zrobiła wszystko, co trzeba. Zrobiła badanie przez ekspertów tej katastrofy i jest raport. Jeżeli ktoś się z tym raportem naprawdę nie zgadza i uważa, że eksperci międzynarodowi mają inne zdanie, to dlaczego ich nie powołał przez 8 lat, kiedy rządzi? Dlaczego wydajemy 30 milionów złotych na komisję, podkomisję Macierewicza i nie ma z tego żadnych efektów poza wydaną kasą? Jeżeli są przekonani, że polski raport jest raportem nie do końca wiarygodnym i mają ekspertów zagranicznych, którzy mogliby to obalić merytorycznie i naukowo, to dlaczego tego przez 8 lat nie zrobili? Panie pośle, to dlaczego? Ja panu też zadam pytanie, dlaczego? Dlaczego prowadząc serwis informacyjny w TVP Info przed laty, mając za gości dwóch Bogdanów, jednego Zdrojewskiego, drugiego Klicha, jednego ministra obrony narodowej, drugiego ministra kultury, rozmawialiśmy o tym, że kwestia miesiąca, 2 miesięcy, wrak samolotu wraca do Polski i będzie stacjonował na terenie Cytadeli Warszawskiej. Dlaczego to się nie wydarzyło od roku 2012, proszę mi powiedzieć? 12, 13, 14, 15. Na dobrą sprawę 4 lata waszych rządów. Za czasów Platformy kilkanaście not dyplomatycznych do Rosji o zwrot wraku. I pamiętam krzyki i hałasy tworzone przez PiS w 2014-2015 roku, że jak obejmą władzę, to wrak wróci do Polski. Przypomnę takie wypowiedzi i Macierewicza, i Kaczyńskiego, i innych. Rządzą 8 lat, zdążyli wysłać 2 noty do Rosji. No ale zaraz, ale ja panu zadałem pytanie, dlaczego... Pan ma pretensje do Platformy, że nie ma wraku, to niech pan równie pretensje te same składa do PiS-u. Ale tylko proszę zauważyć, ja nie mówię tego w kontekście pretensji czy żalu, tylko mówię, ja tę rozmowę prowadziłem, ja ją pamiętam. Ale wie pan, uważa pan, że czy Sikorski, który był wtedy szefem MSZ-u, czy Klich, czy inni nasi ministrowie nie domagali się zwrotu VAT-u, wraku, nie domagali się, czy nasza prokuratura z naszego czasu nie domagała się od Rosji współpracy ich prokuratury do tego, żeby przesłuchiwać ich pracowników? Domagaliśmy się. Myśmy to wszystko zrobili. Myśmy przeprowadzili badanie tej katastrofy przez ekspertów, najlepszych ekspertów, którymi Polska dysponowała, i raport powstał. Jeżeli ktoś ma wątpliwość do tego raportu, to niech to merytorycznie obali, a niech nie opowiada głupot o wybuchach, które nie mają żadnego potwierdzenia. Ale ani pan, ani ja do końca nie mamy pewności, czy te wybuchy były, ale wie pan, ja mam pewność, bo nie ma żadnego dowodu na to. No, na Boga, no, nikt nie przedstawił żadnego dowodu. A jeżeli strona ukraińska na przykład mówi wprost ustami Wołodymyra Zełenskiego, czyli prezydenta Ukrainy, który stał się bohaterem światowym, mówi wprost, że to był zamach. To co, wierzy pan Zełenskiemu, czy pan Zełenskiemu nie wierzy? Przypomnę, że dzisiaj Ukraina jest w stanie wojny z Rosją i szuka partnerów i szuka sojuszników na całym świecie. I jak pan posłucha Władimira Zełenskiego w jego wypowiedziach, i ja nie robię mu z tego zarzutu, żeby była jasność, jego wypowiedziach w różnych parlamentach europejskich, czy światowych, bo przecież rozmawiał też, był w kongresie, to jego wypowiedzi są bardzo mocno skierowane, jeżeli mówi do jakiegoś narodu, to mówi to z wątkami dotyczącymi tego narodu i ich relacji wcześniej z Rosją. Więc ja uważam, że w tym przypadku także, doskonale wiedząc, jak taka narracja może spodobać się obecnie ekipie rządzącej, która... I tu, żeby też była jasność, ja nie mam też wątpliwości i pretensji o to, że pomagamy Ukrainie w uzbrajaniu jej i dostarczaniu amunicji, bo to jest nasza najważniejsza dzisiaj sprawa i racja stanu, absolutnie. Ale dbając o dobre relacje z rządem, jest pan prezydent Zełenski w stanie takie rzeczy powiedzieć, też nie mając żadnego dowodu. No to bo nie sądzę, żeby strona ukraińska prowadziła jakiekolwiek śledztwo w tej sprawie, miała własne dowody. A jeżeli mają, to co? No to dobrze, żeby się nimi podzieliło, bo myślę, że tutaj dobre relacje, które ma prezydent Duda z prezydentem Zełenskim, mogłyby być wykorzystane po to, żebyśmy otrzymali te dowody. To na koniec. Gdyby pan musiał dać komuś wiarę, to komu dałby pan tę wiarę prędzej? Zełenskiemu czy Putinowi? Wie pan, ja daję wiarę polskim specjalistom w tej sprawie. Nie, ale ja już nie pytam tylko i wyłącznie w kontekście smoleńskim. Ja nie wierzę w żadnym wypadku, ale wie pan, czy nie wierzę Putinowi, nie wierzę Kaczyńskiemu. No, co za różnica? Zaraz, ja się pytałem o Zełenskiego. A ja mówię panu, że nie wierzę Kaczyńskiemu i Putinowi. No wie pan, Zełenski prowadzi wojnę i z całym sercem go wspieram. Uważam, że Ukrainę dzisiaj należy wspierać na wszelkie możliwe sposoby, bo walczy za nas. Jakby to nie brzmiało, walczą za nas. Z agresorem, którym jest Rosja. Sławomir Neumann, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę. Profesor Mieczysław Ryba, historyk Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry panu, panie profesorze. Dzień dobry. Po co stronie rosyjskiej była dokumentacja po katastrofie Kas? No to trzeba pytać strony rosyjskiej, nie wiem. Wiadomym jest, że oni tego typu rzeczami grają w sposób niezwykle cyniczny. No i cóż, no... Patrząc z całej perspektywy polityki Putina w stosunku nie tylko do Polski, ale do różnych krajów, no to tutaj tych różnych manipulacji czy rzeczy, które są pod znakiem zapytania, jest bardzo dużo. Dziwi fakt, że Polska właściwie bez żadnego sprzeciwu, czy bez żadnych wątpliwości mówi tak: Ruscy chcą od nas dokumentów, to my im damy. Czy NATO o tym wie? NATO jest informowane o tym? Czy nie jest? Jak pan sądzi? Nie mam pojęcia. No, pamiętajmy o tym, że ówczesna polityka Polski w stosunku do Rosji była mocno uległa. To jest rzecz oczywista. Gdy patrzymy... To wyjaśnianie katastrofy smoleńskiej to było troszkę inne niż mówił pan poseł. Też przypomnijmy sobie kopanie tych wszystkich... ziemi, prawda, na metr czy ileś w głąb, to uczestniczenie, prawda, polskich patomorfologów wspólne i tych różnych kłamstw różnych było co niemiara. Było, tylko teraz pytanie, bo ja też pamiętam o tym, jak na przykład oficerowie z Centralnego Biura Kryminalistycznego pojechali tam, chcieli pomagać, chcieli badać, to ich odsunięto w ogóle, do niczego nie dopuszczono. Tak, ja to wszystko wiem, tylko zastanawiam się, czy nawet 13 lat po tej katastrofie, po tym nieszczęściu, politycy powinni być aż tak zacietrzewieni, czy rzeczywiście nie powinni chcieć dążyć do poznania prawdy, bo ja chcę uszanować też spokój rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Dlatego ważę słowa tak bardzo, jak tylko mogę. To jest oczywiste. I wiem, że dla jednych to jest trauma wciąż, inni sobie życie jakoś poukładali. Nie powiem, że mają nowe życie, ale jakoś sobie to życie poukładali. I właściwie tak, jedni chcieliby spokoju, drudzy chcieliby tej prawdy. I szanując jednych i drugich, gdzieś po środku też chciałbym wiedzieć tak naprawdę, co tam się wydarzyło. A dając wiarę tylko i wyłącznie raportowi czy komisji Millera, czy raportowi posła Laska obecnie, to powiem szczerze, ja mam wątpliwości, no i nie ma się co czarować. No tak, tylko to mówię, nie jestem ja ekspertem od tego, żeby tutaj głębiej sprawę potraktować, natomiast na tym tle rozegrała się też pewna batalia polityczna i ona miała wymiar międzynarodowy i krajowy i z perspektywy międzynarodowej jednym czy głównym reżyserem wydaje się był Kreml, dlatego że popełniono strategiczne błędy i to nie jest prawda, że tutaj myśmy przeprowadzili tak, tylko pierwotne śledztwo było prowadzone. My nie mieliśmy na czym tego śledztwa przeprowadzić. Wrak od razu myty. Przecież to są numery, które się w ogóle w głowie nie mieszczą. Dokładnie, dokładnie. I zaczęła się gra polityczna tym wszystkim, kiedy coś tam ujawniano, kiedy w jakiś sposób tam Moskwa czyniła pewne rewelacje, generowała pewien konflikt na tym tle, no bo z ich perspektywy Polska była zdefiniowana tak, jak i dzisiaj jest zdefiniowana jako przeciwnik. I ten pierwotny błąd, który popełnił polski rząd, później był wykorzystywany i paraliżował ten rząd w wielu, powiedzmy, kwestiach, jeśli mówimy o wyjaśnianiu całej sprawy i w wielu kwestiach, jeśli mówimy o relacjach z Rosją. Praktycznie to był taki, byśmy powiedzieli, obciążający w dużym stopniu błąd pierwotny i to gdzieś się tam nawet w tych różnych relacjach pojawia. Czyli i do dzisiaj wydaje się, że jest to pewne obciążenie wizerunkowe Donalda Tuska, stąd różne nerwowe reakcje na przypominanie tamtych spraw. Profesor Mieczysław Ryba, bardzo panu dziękuję. 7:57 na zegarze. Reklama. rozstrzygnięcie, a wszyscy mogą to zobaczyć na polskieradio24.pl. Za chwilę transmisja naszej rozmowy, tylko dodam, że ten dzień to dzień patrzenia w niebo albo dzień delfina. Można świętować na przykład dzisiaj. No i dzień Święto Chrztu Polski też, bo to 1057 lat temu miało miejsce. A dzień będzie trwał prawie 14 godzin bez 10 minut. I taki to jest piękny piątek. 6,5 minuty po 8. Dwie strony. Pani poseł Barbara Dziuk, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panią poseł. Witam pana redaktora, witam państwa. I pan poseł Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska wraz z koalicjantami. Dzień dobry panie redaktorze, witam panią poseł, witam państwa. Burzliwe obrady sejmowe wczoraj, czy w miarę spokojnie? Jak zawsze w Sejmie emocje są, bo to jest normalne, naturalne. Natomiast czy aż takie potrzebne, to bym się zastanawiała. Pan poseł Rzepa. Myślę, że potrzebne, bo warto czasami się słuchać, ale mam wrażenie, że jednak się nie słuchamy, zostajemy przy swoich argumentach, przy swoich postawach i chyba to jest najgorsze z tego wszystkiego, bo rozumiem, że jest to spór polityczny. Jedni mają argumenty, drudzy przeciw, ale tak naprawdę, żeby coś konstruktywnego z tego zostało, to było coś fajnego, żeby też minister posłuchał, bo być może, że... Ale który minister, to od razu dodajmy, bo to wie pan, ja zaczynam powiedzieć. Oczywiście mówimy wczoraj o wotum nieufności wobec ministra edukacji narodowej. Minister edukacji i nauki. Ja też jestem tak, staroświecki i tam minister edukacji narodowej. Bo te ministerstwa tak szybko ewoluują. Minister czasami. Nauki i szkolnictwa wyższego. Tak, oczywiście, zgadza się. Wiedzieliśmy, że przekonanych i tak nie przekonamy. Większość jest, arytmetyka jest jaka jest. Natomiast wiele tych krytycznych słów padło. Młodzież z antresoli, już tutaj rozmawialiśmy z panią poseł, przysłuchiwała się tym wszystkim rzeczom. Ciekawe, może to jakaś zmiana jednak przyjdzie. Refleksja u ministra. Może to, co powinno być bardziej koncyliacyjne, wyważone będzie, a nie będzie taki taran, taki walec, który jedzie przez tą polską edukację. Ja myślę, że mam odmienne zdanie, bo jesteśmy w XXI wieku, pewne rzeczy muszą iść do przodu, natomiast standardy, kindersztuba, wychowanie młodego pokolenia to jest priorytet, a pewne złe modele, niestety, które są obciążeniem z lat PRL-u i tego właśnie przejścia i niestety nie wszyscy potrafią myśleć nowocześnie, no to naprawdę wymaga szerokiego spojrzenia i tworzenia zespołów interdyscyplinarnych tak, aby móc konstruktywnie dobrze nowe programy budować. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale doprowadziła pani poseł do tego, że dokonałem zamknięcia się w sobie. Niesamowite. Poważnie. Ale ja zawsze pana redaktora miałam za osobę bardzo otwartą. I mam. No tak, tylko po tym, jak pani o tym PRL-u tak powiedziała, to ja się, powiem szczerze, załamałem, bo akurat ja w czasach PRL-u do szkół chodziłem. No ja też chodziłam i... Szkoła podstawowa, początek liceum, to jest właśnie okres PRL. I powiem szczerze, nie wiem, czy tę kindersztubę mam w całości w pełni, ale no jednak nie ta szkoła czegoś nauczyła. Chciałbym się zapytać pani poseł, jaka ta szkoła dzisiaj powinna być? Czy konserwatywna, czy otwarta, czy szeroka? Czy powinna przygotowywać dzieci, młodzież do tego trudnego już dorosłości, bo ono wcale nie jest łatwe. To jeżeli państwo pozwolą, to ja się w takim razie podeprę przykładem i w formie pytania coś powiem i państwo będą wyciągali wnioski. Szczęśliwie mam 5 dzieci. Ja 3. I moje dzieci, wszystkie co do jednego, chodzą do szkół publicznych. Nie prywatnych, nie społecznych, ale publicznych. I moje dzieci za bardzo nie narzekają. Znaczy narzekają tak jak ojciec, na matematykę, tak? A ja kocham matematykę. No, ja mam troszkę inne, że tak powiem, upodobanie. A moja siostra jest matematyczką. No to pozdrawiamy siostrę pana posła Rzepy. Ale nie w tym rzecz. Chodzi mi o coś innego. I ja widzę, że rzeczywiście ten materiał jest przeładowany. Czy ten materiał powinien być nieco zawężony, a bardziej sprofilowany na coś? Pewnie tak. Czy ja się cieszę, że matematyka jest na maturze? Nie, bo pewnie bym tej matury nie zdał. Ale myśmy wszyscy zdawali matematykę. Ja miałem historię szczęśliwą. To jest może taka trochę też akademicka dyskusja, ale zgadzam się, panie redaktorze, że mamy materiały bardzo przeładowane. Chyba za mało tego życia, tego co później powoduje, że my potrafimy się odnaleźć w urzędzie, w różnych rodzajach instytucjach. Czyli tak, teorii jesteśmy naprawdę dobrzy, jeśli ale chodzi tak, o praktykę, to już się zaczynają schować. Chodzi nam po prostu to niedobrze, ale być może, że to jest ten element, którym powinniśmy wreszcie powiedzieć nie. No, słuchajcie, no to wychodząc ze szkoły powinienem być przygotowany do tego życia. A często bywa tak, że niestety tak nie jest. Ale panie pośle, trzeba też powiedzieć, bynajmniej wielu rodziców do mojego biura przychodzą właśnie ze szkół publicznych, gdzie naprawdę jest wielki problem z tym, że nauczyciele podczas lekcji nie do końca dobrze kształcą, tylko są nagminne korepetycje. I to jest też wielki problem edukacyjny. Się po prostu wytwarza nowy taki proces. Nie, to nie jest nowy proces, to jest proces stary jak świat. Nieprawda. Jak ja chodziłam do szkoły, też za dobrych czasów, jak niektórzy mówią, to była taka synchronizacja między tym młodym pokoleniem przy współpracy z nauczycielem i to akurat się tak składa, że ja udzielałam korepetycji z matematyki, z fizyki, z chemii i myśmy mieli za cel, żeby wszyscy z naszej klasy skończyli dany rok szkolny. To są bardzo dobre wzorce i to jest właśnie wolontariat takim w pełnym wydaniu. Myślę, że to też jest bardzo budujące i młodzież obecnie również ma takie możliwości i jest bardzo chętna do współpracy, tylko nauczyciele powinni się bardziej zaangażować w sprawy społeczne. Pani poseł, czy pani chce powiedzieć, że nauczyciele tak uczą, żeby ci uczniowie trafiali po lekcjach do nich na korepetycje? W wielu przypadkach tak jest. Nie, żeby zostawali politykami. Taki żarcik sytuacyjny. No, ja bym jednak takiej tezy nie chorował. Nie, proszę państwa, ale teraz tak. Polityka polityką, bo politykę można robić właściwie na wszystkim. Niestety to jest złe, że na wszystkim się ta polityka robi. Natomiast jeśli chodzi o sam ten model edukacji nasz, jest jaki jest. I właściwie od lat coś się próbuje w nim zmieniać. I te zmiany wychodzą, czy idą na lepsze? Ja nie wiem, no trudno mi to oceniać, tak? No to cię już muszą eksperci wypowiedzieć, którzy tak naprawdę są... Ale też ci teoretycy, czy bardziej praktycy? Myślę, że tutaj trzeba, ja bynajmniej do każdego procesu legislacyjnego tworzę zespoły interdyscyplinarne, zarówno z praktyków, ale i też z osób decyzyjnych. I to jest, uważam, bardzo dobry kierunek. Wydaje mi się, że mój kolega minister również tak działa. No nie zawsze się to wszystkim podoba, a wtłaczanie do szkoły pewnych ideologii, które tak naprawdę są ze szkodą dla młodego pokolenia. Pan redaktor wie, co mam na myśli, bo niestety... Nie wiem. Nie wie pan. Nie wiem. No są takie sprawy, bym powiedziała, natury, bym powiedziała, bardziej powinny być ukierunkowane w prozdrowotne, a nie w złe zachowania między rówieśnikami. Także no myśmy tutaj gdzieś popełnili błąd i moda na pewną teorię Zachodu nam się czkawką odbije. Nie, pani poseł, przede wszystkim praktycy, nie politycy, bo jeżeli do edukacji no ja mówię, trafia, że do edukacji, no dzisiaj trafia bardzo mocno ta polityka do edukacji i skutki tego będą niedobre. Zawsze trafiała, o ile pamiętam. Ale nie tak jak dzisiaj. Społeczeństwo nasze nie jest tylko katolickie, jest bardzo szerokie i dla każdego w tym kraju powinno mieć miejsce, a edukacja nie powinna kierunkować. To, co minister Czarnek próbował zrobić z nadzorem nad szkolnictwem, właśnie było bardzo polityczne. I dwukrotnie mu się to nie udało. Raz dostał po łapach od pana prezydenta, nie wyciągnął wniosków, zrobił to drugi raz, być może będzie próbował trzeci raz. Jak najdalej od polityki od edukacji, bo naprawdę tam potrzeba właśnie tego głosu fachowców, którzy rozwiązują te problemy, konkretne problemy dotyczące modelu edukacji, programowych, ale musimy tą młodzież bardzo szeroko pokazywać im ten świat, a nie tylko bardzo w zawężony sposób z pozycji Katolickiego Uniwersytetu. Ale wie pan co, jak... Ale zaraz, czy ja dobre wrażenie odnoszę, że pan poseł Rzepa na przykład w tej chwili protestuje przeciwko wiszącemu krzyżowi w salce lekcyjnej? Nie. No nie? Bo ja też takie wrażenie odnoszę. Nie chodzi o to, tylko że ta szkoła tak naprawdę moim zdaniem powinna być bardzo apolityczna, Tak, to ja panu dam przykład. W żaden sposób nie powinno być tak. Ale ja panu posłowi dam przykład z mojego życia parlamentarnego, gdzie nauczyciele przyprowadzali na strajk kobiet młodzież ze szkoły i za to młodzież otrzymywała piątki. Przychodzili do mnie i mnie przepraszali, że byli na tych wiecach, które poniżały moją osobę jako kobietę, jako polityka i stwarzały bardzo niebezpieczne sytuacje, łącznie z zagrożeniem życia. I jeżeli nauczyciele w ten sposób się zachowują, jeszcze brzydko się wyrażają, no to ja nie wiem, czy to jest dobry nauczyciel dla młodego pokolenia. I niech pan nie mówi, że musimy być otwarci na wszystkie złe zachowania, bo niestety, ale nauczyciele powinni być apolityczni, to co pan powiedział, i przede wszystkim pokazywać młodzieży dobre wzorce, kulturę życia, a nie zachowania agresywne, które poniżają drugiego człowieka, bo na pewno pan by sobie nie życzył słuchania, nie będę tutaj opowiadać, jakie tam były wyrażenia i jakie sytuacje. Nawet do tego dochodziło, że jeden z młodych tych ludzi tak podkręcony, mówi, że weźmie kostkę brukową i panią poseł nauczy kultury politycznej. Pani poseł, pełna zgoda z panią tutaj, że tak nie powinno być. Natomiast... ale tak to się działo i wy to aprobowaliście. Natomiast, ja przepraszam bardzo. No tak, pani to poseł, wasza formacja. To tak samo jak swego czasu na podstawie konkordatu wprowadziliśmy lekcje religii i uważam, że dzisiaj jest to wielka porażka. Bo to, co się dzieje, działo się w gimnazjach, dzisiaj w szkołach średnich, że młodzież masowo wypisuje się z lekcji religii i idzie na etykę, jest porażką przede wszystkim księży czy katechetów, którzy nie potrafią, są źle przygotowani. I tak naprawdę dlaczego jest ta dyskusja? A nauczyciele są bardzo dobrze przygotowani. O powrocie na przykład do salek katechetycznych. Po prostu ktoś nie wykorzystał ogromnej szansy i on zmarnował. Zmarnował. Panie pośle, ja bym sobie nie życzyła w dyskusji, żeby pan zarzucał jednej grupie społecznej, że jest źle przygotowana, źle prowadzi edukację, a ja mam wrażenie, że pan odnoszę wrażenie, że pan preferuje tutaj wszystkich nauczycieli i są najlepsi, bez skazy, bez wady, a to wszystko, co złe, to są księża i... Ja mówię na podstawie własnego... Ja będę w takim razie starał się być takim bezstronnym obserwatorem. Myślę, że pan poseł Rzepa chciał powiedzieć zupełnie coś innego. To ja się też do takiego przykładu... tak odebrałem, przepraszam. Każdy ma prawo oczywiście interpretacji po swojemu. Natomiast ja tak, kiedy sięgnę pamięcią na przykład do czasów swojej młodości, nie tak odległej w żaden sposób oczywiście, no, że tak, i państwa również oczywiście. Tak? My jesteśmy młodzież wcześniej urodzona. Tak jest. I dzieci tylko się dziwnym trafem jakoś tak starzeją. Natomiast kiedy religia była w salkach katechetycznych, rzeczywiście, żeby była sprawa jasna, byłem wielkim orędownikiem powrotu religii do szkół w ogóle. Tak, tak. Natomiast teraz tak trochę z dystansem, jak pan poseł Rzepa do tego podchodzi, powiem dlaczego. Bo kiedy ta religia była w tych salkach katechetycznych poza szkołą, to frekwencja na katechezach wynosiła prawie 100%. A dzisiaj rzeczywiście jest tak, jak pan poseł Rzepa mówi. No niestety ideologie, które są wtłaczane wśród młodego pokolenia, też zbierają żniwo. Nie mówię o religii, tylko nie będę robić, że tak powiem, reklamy pewnym ideologiom i tutaj też pewna umiejętność no, tej sfery edukacyjnej, która nie jest apolityczna, tak jak pan poseł mówił, żeby nauczyciele byli apolityczni, no niestety nie, też sprawia, że jest... Kogo takie, panie pośle, ale pan tak... ale państwo miło rozmawiają i to jest fajne. I powiem szczerze, że gdyby tak te debaty sejmowe wyglądały... No bo my jesteśmy bardzo kulturalnymi ludźmi. Tak ja uważam. I szanujemy zawsze drugą stronę. I ja mam taką zasadę, że nigdy w życiu nie poniżam drugiego człowieka i bronię godności człowieka, obojętnie z jakiej strony by był, jeżeli potrzebuje pomocy. A nade wszystko staram się ratować życie, bo bardzo duże osiągnięcia mam w zdrowiu i dla mnie zdrowie i życie człowieka jest najcenniejszym darem. Pan poseł Rzepa, jeszcze coś w tym temacie? Tak jak powiedziałem, ja przeżyłem to, kiedy córka przyszła do mnie i powiedziała właśnie, tato, jednak podjęłam taką decyzję i to było dla mnie trudne. Jako katolika, ojca, taka decyzja, ale po kilku dniach dyskusji zaakceptowałem tą decyzję. To nie było łatwe. Ja i uważam, jeżeli usłyszałem powody, to w pełni się zgadzałem. Jeżeli nie było chęci rozmowy na trudne tematy, które młodzież interesuje, tylko puszczeniem, oglądajcie film. No sorry, pani poseł. Ale dlatego mówię o tym kiepskim przygotowaniu i niewykorzystaniu szans. Ale panie pośle, a czy pan myśli, że inni nauczyciele tak nie robią? Ja dam panu wiele przypadków, gdzie właśnie na matematyce nauczyciele, którzy no, nie potrafili sobie z tym akurat działem sami, nie potrafili młodzieży przekazać, to również też ciekawe rzeczy puszczali, bo mam nadzieję, że i to będą, nie jest tak, że... Dyrekcje będą miały możliwość kształtowania. Ale wie pan, to nie jest tak, bo pan tu chce zaszufladkować katolików, kapłanów, że to jest ta sfera, która źle naucza w szkołach i przez to jest ten problem. Nie, problem dotyczy wszystkich, tak jak problem dotyczy moralny wszystkich ludzi. No ale wie pan, no nie ma ludzi idealnych. Bo jeżeli, no, ja się nie zgodzę z panem. W drugiej czy trzeciej klasie szkoły średniej 90% się wypisuje, to jest jakaś wina. I widać, że jest problem w którymś momencie i niestety uważam, że to wtedy ten nauczyciel religii, czy ten katecheta, czy ten ksiądz popełnił w tym procesie edukacyjnym po prostu błąd. A wie pan, jakbyśmy zrobili badanie dotyczące matematyki, to myśli pan, że te proporcje... Ja bym się chętnie wypisał od razu. No więc właśnie. Kwestia, proszę państwa, problem dotyczy wielu dziedzin. Kwestia problemów, z którymi się zmagamy w tej chwili, to jest kwestia między innymi zboża, produktów rolno-spożywczych płynących do Ukrainy. Przepraszam, z Ukrainy. No, do Ukrainy też przecież ta pomoc humanitarna idzie, to też powiedzmy, prawda? I pewnie co niektórych to zastanawia. PSL-owi nie rośnie według ostatniego sondażu. PiS-owi trochę urosło, natomiast bardzo rośnie Konfederacji. Tak, ale popatrząc na ten problem, bo który jest ogromny, liczby, zresztą same ministerstwo przyznaje o milionach ton zboża. Błąd, który został popełniony, szkoda, że nikt nas nie posłuchał z tą kaucją. Dzisiaj się mówi o tej kaucji, ale wtedy nikt nie chciał słuchać. Ale ten problem już nie tylko jest zbożem, panie redaktorze. Pokazuje Rzeczpospolitą panu posłowi Rzepie, proszę państwa. A tutaj mamy taki rysuneczek zrobiony, widać, do tej kamery niech będzie. Polska nie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ten wykres. Import zbóż z Ukrainy do wybranych państw Unii Europejskiej w milionach ton. Hiszpania na pierwszym miejscu, na drugim, później Holandia, Włochy, Rumunia, Węgry, Słowacja, Niemcy. Tylko to całkowicie inna sytuacja, panie redaktorze. I to jest klucz sprawy, panie redaktorze. Pani poseł, Hiszpania częściowo nie produkuje zbóż, dlatego importuje, bo jest jej to potrzebne do jej produkcji. Zaraz, ale to skoro jesteśmy przy Hiszpanii, to żeby były dane następujące. 2,58 to było przed wojną na Ukrainie. Teraz w trakcie wojny jest 4,47. To by ma 100% więcej. Dokładnie tak, pan, bo jest tanio. Panie redaktorze? No nie chce mi pan powiedzieć, że chyba Hiszpanie będą teraz zaopatrywać głodujących w prosty sposób. Hiszpanie mieli bardzo duży problem z suszą i niestety to, co miało się urodzić, się nie urodziło. Czyli musieli ściągnąć więcej, bo swojego nie mieli. Oglądamy obrazki właśnie z tamtej części Europy. My po prostu wpuściliśmy na nasz rynek tak dużą ilość, zepsuliśmy te wszystkie, przełamaliśmy te wszystkie stare, zasady funkcjonujące w rynku. A kto pozwolił wpuścić w ogóle to ukraińskie zboże do Polski czy do Unii Europejskiej? Kto? No właśnie. Kto zniósł cła i powiedział, bardzo proszę, importujcie, tym bardziej, że to będzie tranzyt i to trafi do potrzebujących. Pani poseł, zadam bardzo ciekawe pytanie. Pani poseł, kto wymyślił pojęcie zboża technicznego? Kto? Proszę mi odpowiedzieć. Kto z państwa wybitnych specjalistów na granicy dopuścił coś takiego, że to pojęcie się pojawiło i nagle służby, które powinny w normalnych warunkach kontrolować zboże, odstąpiło od tego, wiedząc o tym, że to ma iść albo na biopaliwa, albo na spalenie. Ale panie proszę, a ja zadam pytanie, a kto tak naprawdę ściąga te zboże? Czy ten przeciętny rolnik Kowalski, czy duże, gigantyczne koncerny, w których państwo macie tam udziały? Robi się, proszę państwa, ciekawe. Panie redaktorze, teraz będzie przelicytowywanie się. Wasi, nie, to nasi. Znaczy PSL jest zawsze związany z rolnictwem i wiemy, jakie różne interesy robili i robią. Ja państwu pokażę ciekawą z energetyką rzecz. Wiemy, co było. Tak. My wszystko znamy historycznie, no panie redaktorze, panie pośle, nie będziemy, nie będziemy po prostu dyskutować nad sprawami oczywistymi, bo państwo to tak dryfujecie po tej polityce cały czas. Byliście w rządach, teraz no jakoś te dwie kadencje wam się nie udało i wszystko kwestionujecie i naprawdę wiele dobrych spraw, które mogą być już w rolnictwie przez was wprowadzonych, no zostało niestety stworzone mechanizmy do biznesu, który tak naprawdę jest z wami powiązany. No panie pośle, no przecież nie szukamy, takie są fakty. Pan nie zna faktów. Pani poseł, no to fakty. Pan chce po prostu zmieniać rzeczywistość. To tak, żebyśmy na faktach się oparli, to żebyście państwo mieli świadomość. To nie jest tak, że biedny rolnik ukraiński został ze zbożem i musi coś z tym zbożem zrobić po to, żeby przeczekać w jakiś sposób i przeżyć do kolejnego sezonu. Nie. Tam są oligarchowie, a szczególnie jeden, który po prostu robi na tym biznes i tyle. Dokładnie. Dobrze, ale pani poseł, właśnie próbowałem pani pokazać najnowsze sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, chyba za waszych rządów, z tego co mi się wydaje. Ale chyba za waszych rządów? Z waszych rządów. I teraz pokazuje, ile sprzedano ziemi rolnej i leśnej obcokrajowcom przez ostatnie lata. I raport za 2022 rok 5119 hektarów. Ale ja panu gwarantuję, że za wasze... 412 hektarów. Wie pan co, panie pośle, akurat większy sprzedaliście polskiej ziemi. A czemu tam tych lat waszych rządów nie ma? I to były całkiem te cyferki, ale te cyferki całkiem inaczej wyglądają, panie pośle. Oczywiście. No jak pan, tak jak PSL lubicie zamulać rzeczywiście i szerzyć demagogię. Nie dacie. Polscy rolnicy wam pokazują. RI Solidarność pokazuje wam w Szczecinie. Jak robić biznes na rolnictwie, nawet w kontekście. Ale zaraz, w tym samym Szczecinie zdaje się był Robert Telus i też go widziałem w tej kamizelce Solidarność Rolników Indywidualnych. No tak, jest z rolnikami. No to chyba dobrze. Bardzo, tak. Ale 46 dni rolnicy w Szczecinie. A nie z oligarchami i biznesmenami rolniczymi. 46 dni strajkują w Szczecinie. Dopiero po 45 dniach pierwszy minister zdecydował się na wyjazd do Szczecina porozmawiać z tymi rolnikami. Tam jest temat ziemi. Ziemi, która trafia, którą dziwnie KOWR podpisuje obcokrajowcom na 20 lat, po preferencyjnych zasadach. Proszę państwa, tu musimy postawić kropkę. Barbara Dziuk, Jarosław Rzepa byli państwo. Dopiero się rozkręcaliśmy. No to ja widziałem, że państwo się rozkręcili, dlatego to musiałem się stopować. 28 minut po godzinie 8. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy miłego dnia i tej pozytywnej energii. Wzajemnie. Reklama. Zapraszam. Sytuacja na Ukrainie ma być najważniejszym tematem rozmów polskiego prezydenta w Wiedniu. Andrzej Duda zostanie dzisiaj przyjęty przez austriackiego prezydenta, a także kanclerza. Rozmowy mają dotyczyć m.in. ewentualnej pomocy dla Ukrainy. Austria jest krajem neutralnym i nie udziela wojskowej pomocy naszemu wschodniemu sąsiadowi. Polscy dyplomaci zapowiadają, że prezydent będzie przekonywał władze Austrii, by włączyły się w pomoc przy rozminowywaniu terenów objętych wojną. Jako bardzo dobre, tak wczorajsze exposé szefa polskiej dyplomacji Zbigniewa Rała ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński. W wystąpieniu w Sejmie poświęconym zadaniom polityki zagranicznej na 2023 rok minister spraw zagranicznych mówił m.in., że zacieśnianie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, wzmacnianie relacji w ramach Sojuszu NATO oraz Unii Europejskiej, a także sprzeciw wobec imperialnej polityki Rosji i dalsza pomoc dla Ukrainy to główne zadania polskiej dyplomacji w bieżącym roku. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że przemówienie zawierało przekrój polityki zagranicznej, jej podsumowanie, wnioski i propozycje na przyszłość. Wskazał też, że znalazł się w nim wątek reparacji wojennej od Niemiec. Bardzo dobre było właśnie też podsumowanie tych problemów z Niemcami. Z jednej strony partnerzy, bardzo ważny kraj, a z drugiej strony teraz te problemy chociażby z reparacjami, których, mówiąc tak kolokwialnie, nie będziemy odpuszczać i możemy tu zapewnić słuchaczy, że jeżeli będziemy rządzić, to będziemy nadal się domagać tych reparacji. Cała rozmowa z naszym porannym gościem na polskieradio24.pl. Na naszym portalu zebraliśmy też najważniejsze fragmenty wystąpienia ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rała. Za pół godziny początek ostatniego dnia posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Ten punkt rozpocznie się około 15:00. Wcześniej Izba zajmie się projektem uchwały w sprawie obrony polskich lasów. Rozpatrzy też projekt uchwały w sprawie ustanowienia specjalnego trybunału do spraw zbrodni agresji przeciwko Ukrainie. Jeszcze tylko dziś można zgłaszać projekty dotyczące polskiej historii wykonane w minionym roku do 16. plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Organizatorami konkursu są Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Projekty można zgłaszać przez internet, zaznacza rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski Michał Przeperski. Można je zgłaszać na stronie whr.mushp.pl. Może to zrobić każdy, może to zrobić osoba indywidualna, mogą to robić instytucje. Jednym z patronów medialnych plebiscytu jest Polskie Radio. Prognoza pogody. Dziś sporo chmur, jedynie w centrum i na zachodzie. Na wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Na zachodzie za to opady deszczu. Temperatura od 11 do 18 stopni. Najcieplej będzie w pasie od Małopolski i Podkarpacia po Kujawy. Wiadomości sportowe. Sylwia Urban. Piłkarze Lecha Poznań przegrali z Fiorentiną 1-4 w pierwszym ćwierćfinałowym meczu piłkarskiej Conference League. Pierwszą bramkę dla włoskiej drużyny zdobył Brazylijczyk Artur Cabral już w 4. minucie. W 20. wyrównał dla kolejorza Norweg Christopher Welde. W 41. na 2-1 dla Fiorentiny strzelił Argentyńczyk Nicolas Gonzalez. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. W drugiej części gole zdobywali już tylko goście. W 58. minucie Giacomo Bonaventura i w 63. Francuz i Koné. Pomocnik Lecha Filip Marchwiński przyznał, że Fiorentina postawiła twarde warunki. Było widać, było czuć z boiska, że naprawdę są bardzo doświadczeni, wyrachowani. Trzeba przyznać, naprawdę było to ciężkie spotkanie dla nas. To jest dopiero pierwsza połowa dwumeczu. Będziemy się starali we Florencji zrobić jak najlepszy wynik. Łatwo jednak na wyjeździe w rewanżu nie będzie. Lech zagra we Florencji 20 kwietnia. Hubert Hurkacz odpadł w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Monte Carlo. Przegrał z Włochem Janikiem Zinerem 6-3, 6-7 i 1-6. W 1/8 finału odpadł również i to niespodziewanie Serb Nowak Djokovic. Lider światowego rankingu przegrał z Włochem Lorenzo Musettim 6-4, 5-7, 4-6. A liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek znalazła się na sporządzonej przez magazyn Time liście 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. Tymczasem tenisowa reprezentacja Polski kobiet niestety bez Igi Świątek rozpocznie dziś na wyjeździe mecz z Kazachstanem o awans do listopadowego turnieju finałowego Billie Jean King. Magdalinet zagra z Julią Putincewą, a Weronika Falkowska z Jeleną Rybakiną. Falkowska zapewnia, że zrobi wszystko, by wygrać. Podchodzę do tego spotkania jak do każdego innego. Postaram się skupić na sobie. Oczywiście chcę pokazać jak najlepszy tenis i jak najlepiej zagrać. Mam nadzieję, że mi się to uda. Pierwszy mecz Linet z Putińcewą o 9:30 czasu w Polsce, a więc już za niespełna godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. To jest poranek Polskiego Radia 24 i 24,5 minuty pozostały do godziny 9:00. Debata poranka. Doktor Bartosz Machalica, Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Witam pana doktora. Piotr Grzybowski, Tygodnik Katolicki Niedziela. Dzień dobry. Mateusz Kosiński, Tygodnik Solidarność via Skype. Witam redaktora. Dzień dobry. Tak, panowie zakładają słuchawki, widzimy się i słyszymy fantastycznie. Zacznijmy od doniesień portalu i.pl. Profesor Sławomir Cenckiewicz publikuje dokumenty, które mają świadczyć o tym, że dokumenty po katastrofie kasy miały trafić do Rosji. Doktor Machalica jako pierwszy. Prawdą jest, trudno mi się odnieść do tych informacji. Nie czytałem tego materiału na portalu i.pl. Natomiast proszę, karteczką z przyjemnością się zapoznam. Tak. Nie wykręcisz się. Tak to wygląda. Czy prawdę mówiąc... Nie rozumiem. Jestem zaskoczony i nie za bardzo rozumiem, dlaczego jaki związek Federacja Rosyjska miała z samolotem Kasa, który ani nie jest produkcji rosyjskiej, ani nie doszło do katastrofy na terytorium Rosji, więc nie wiem, nie rozumiem. Nie rozumiem tej informacji. Może dlatego, że był to samolot natowski, może dlatego, że jesteśmy w NATO. No tak, to jest właśnie argument za tym, żeby nie przekazywać sprzętu wojskowego Rosji, czy tam pozostałości po tym sprzęcie wojskowym. No, rozumiem, że wtedy była trochę inna atmosfera resetu, który swoją drogą nie Polska wymyśliła, tylko państwa zachodnie, ale niemniej jednak byłaby to, no, celowo używam trybu warunkowego, spora przesada. Natomiast, nie wiem, no, czy trzeba poczekać, aż druga strona odniesie się do tych zarzutów. Druga strona, to znaczy się kto? No nie wiem, chyba druga strona to ówcześnie rządzący. Tak. Piotr Grzybowski. Myślałem, że Rosjanie, powiesz, się odniosą do tego. Nie sądzę. No właśnie, no to jest ciekawe. Dlaczego katastrofa wojskowego samolotu państwa członkowskiego NATO, która wydarzyła się w Polsce, tak zainteresowała Rosjan? I to jest, myślę, że faktycznie przyczyna. No właśnie, to można, ja bym tak powiedział, jako, nie wiem, jakiś scenariusz może krótkiego reportażu. Dlaczego interesowało? No właśnie może dlatego, żeby sam fakt, pewien absurdalny, taka bezczelność tego wniosku była pewnym testem, na ile struktura na przykład MSZ-u czy MON-u jest podporządkowana temu resetowi z Moskwą. Na ile, nazwijmy to może mentalnie, nie chcę używać innych słów, spenetrowana do tego, żeby najbardziej absurdalny wniosek Rosji w stosunku do Polski został zrealizowany. Prawda? Mieliśmy też w historii taką sytuację z przekazanym danych opozycji białoruskiej, tak, czy opozycji na Białorusi, którą polskie przekazał. Trafem za czasów, kiedy tym resortem... Ten sam minister, prawda? Tak. No właśnie, więc to są takie rzeczy i myślę, że tutaj nie bez przyczyny użyłem słowa bezczelność, ponieważ to jest najgłębsza, że tak powiem, z możliwych penetracji. Ktoś mógłby trywializować, że dane nie były w żaden sposób drażliwe. Nie, to żadne dane właściwie nie były drażliwe. To były po prostu wpłaty i wpływy na konta białoruskich opozycjonistów. Zdaje się, że jeden wtedy poszedł siedzieć nawet. Wojsko nie przekazuje nawet danych o ilości bochenków chleba zamawianych do jednostek, czy tego typu rzeczy, a już nie mówiąc o tym, że zresztą chyba szef sztabu odniósł się do tego wniosku ze strony MON-u, że nie można takich danych przekazywać. Mimo wszystko drążono ten temat. Tak? No myślę, że to była właśnie sytuacja taka, żeby też może pokazać, być może, nie wiem, uaktywnić jakieś właśnie zasoby. Był to pomysł na uaktywnienie tych zasobów rosyjskich gdzieś tam w polskich niestety, tak domyślam się, wtedy strukturach poszczególnych resortów dwóch, czyli MON-u i MSZ-u. No to bym tak to rozumiał, ale wydaje mi się, że nie tylko rzeczą ciekawą, ale rzeczą przede wszystkim dla bezpieczeństwa polskiego państwa jest to, żeby poznać, kto za tym wszystkim stał. Znaczy, Mateusz Kosiński. No tak, no rzeczywiście są to niepokojące informacje i rzeczywiście w okresie tak zwanego resetu relacji z Rosją działy się rzeczy zatrważające w dużej mierze właśnie w kwestii współpracy, wywiadów i tak dalej. No tutaj przecież Rosja przez polski rząd nie powinna być traktowana jako państwo sojusznicze w takim rozumieniu, że państwo należące do NATO, a dochodziło do wielu takich niepokojących informacji, jak chociażby panowie mówią tutaj o tym temacie białoruskim. I no, kwestia jest do wyjaśnienia i tutaj pytania muszą paść do ludzi z Platformy Obywatelskiej, którzy wtedy rządzili krajem i na pewno będzie to niewygodny temat. Widzimy wszyscy, że Rosja jest takim gorącym kartoflem przerzucanym z rąk do rąk i dziś tak naprawdę Donald Tusk mówi, że jego polityka to wynikała z jakiejś tam głębokiej obawy przed Rosją i to wszystko było tak zakumulowane, że ten reset był robiony dlatego, że to była jakaś taka forma gry z Rosją i tak dalej, no ale to jest argument słaby do kupienia. I tak naprawdę obóz rządzący to dosyć trafnie obnaża i tą kartą będzie grana i na pewno tutaj temat kasy jest dobrym tematem na zadawanie pytań do dzisiejszej opozycji, szczególnie przed wyborami. No, ja jestem pewien, że takie pytania padną do opozycji. Doktor Machalica? Tak, znaczy zgadzam się, że kwestia stosunku do Rosji w przeszłości jest czymś, co będzie rozgrywane w kampanii wyborczej, no tutaj na przykład w związku z ustawą, która jest procedowana na obecnym posiedzeniu Sejmu chociażby. Natomiast ja mam wrażenie, że to nie będzie miało decydującego znaczenia. Tutaj trochę obowiązuje taki podział plemienny. Jedna i druga strona ostrzeliwuje się tym argumentem o uległość wobec Rosji i mam wrażenie, że wyborcy jednej i drugiej strony są absolutnie przekonani, że to ci drudzy właśnie sprzyjali Rosji, a nie ich. No dobra, to ja w takim razie tak od razu konkretnie zapytam. To czym szukać prorosyjskości w PiS-ie? Znaczy, no ja, nie wiem, ja mogę zreferować to, co mówi Platforma Obywatelska. Ale nie. Na zdrowy chłopski rozum, przepraszam, trzech nas jest, to pytam się, gdzie są jakieś ślady prorosyjskości PiS-u względem Rosji? Tutaj główny zarzut dotyczy polityki, jeśli chodzi o europejskie partie polityczne, czyli współpracy z panem Salvinim, z panią Le Pen i kilkoma innymi politykami, którzy są związani z Rosją. No i to jest ten koronny argument, tak samo bliski sojusz z Wiktorem Orbanem, który również... Przepraszam, tak. to dalej na chłopską logikę. Czy jeżeli mam przyjaciela, który był albo jest gangsterem, to ja też jestem gangsterem, czy nie? Nie, absolutnie nie, ale jeśli... Ale zarzut, rozumiem, można wysnuć, tak? Ale jeśli się tworzy jakieś potencjalne projekty polityczne z partią, która wzięła kredyt w rosyjskim banku, to nie wygląda najlepiej. No i tak. Mhm. Ja. Redaktor Grzybowski. O prorosyjskości rządzącej koalicji, tak? No, to myślę, że to jest takie odwrócenie, takie dorobienie gęby trochę przez dzisiejszą opozycję, ale te relacje polityczne, partyjne Zjednoczonej Prawicy z innymi partiami, które są wybrane czy działają w sposób demokratyczny w państwach demokratycznych, no to jakby no jest słabe. No to się nie trzyma, mówiąc szczerze, kupy. Natomiast rzeczą, która w mojej ocenie są takie dwie rzeczy, zresztą miałem okazję słuchać rozmowy pana redaktora z panem posłem Neumannem bodaj. Duża część tej rozmowy była o katastrofie smoleńskiej. Przyznam szczerze, że no usiłowałem zrozumieć to, co pan Neumann mówił o tym, a to jest jeden z tych tematów. To znaczy Smoleńsk dla Platformy jest tematem parzącym. To znaczy wszystko, co dotyczy Smoleńska jest odsuwane, bagatelizowane, wyśmiewane, marginalizowane, trywializowane i tak dalej. Tak? magister ekonomii, prawda, dzisiaj. To pan poseł Neumann wypowiadał się na temat zjawisk fizycznych, prawda, to jest w ogóle ciekawe, prawda, i to jest, to ma być jakiś argument, z całym szacunkiem oczywiście dla ekonomistów, no ale żeby tłumaczyć coś opinii publicznej odpowiedzialnie jako poseł, czyli ten, który kształtuje polskie prawo, to rozumiem, że jakiś podstawowy zasób wiedzy na temat fizyki, nie wiem, teorii lotu, chociażby budowy samolotów, trzeba mieć, żeby się wypowiadać. No, w tej rozmowie pan Neumann tego nie zaprezentował, natomiast Smoleńsk, mówię, to jest numer jeden. Numer dwa to jest to, co Platforma zrobiła z całą swoją polityką, to znaczy zrezygnowała z prowadzenia, w mojej ocenie, samodzielnej polskiej polityki, asymilując się z tą polityką niemiecką, i właśnie te rzeczy, o których przed sekundką Bartek wspomniał, czyli te relacje, nie wiem, Zjednoczonej Prawicy z innymi partiami prawicowymi w Europie, traktowane jako zarzut, są, czy mają być przeciwwagą tego, że właśnie Platforma asymilowała tą swoją politykę z prorosyjską polityką niemiecką. No to był główny szlak, nazwijmy to, wymiany, nie wiem, gospodarczej, politycznej, energetycznej między Berlinem a Moskwą. To miało być konsorcjum, nazwijmy to, europejskie, które miało podporządkować czy stworzyć nową strefę wpływów, która nie jest niczym nowym w historii, jeżeli popatrzymy sobie. Mówił się o carska Rosja, tam, no nie wiem, bolszewicka, putinowska teraz, czy Niemcy, obojętni przez kogo rządzone. No zawsze ta strefa wpływów była, czy jak sięgniemy do Haushofera, którego do tej pory te teorie są przecież w Niemczech uczone, to jest na uczelniach wojskowych przecież oficerów niemieckich, prawda? Powiedział, czy Clausewitz, który jest też klasykiem dla strategów wojskowych, no to wszystko gdzieś tam tą Europę Środkową dzieli. W związku z tym no, ta rola dzisiaj, myślę, że też i wczoraj zresztą uważam, że fundamentalne, nazwałbym to nawet państwowym credo, czyli to expose pana ministra spraw zagranicznych, pana profesora Raua, takim credo wartości europejskich. No, myślę, że jest fundamentem. Znaczy stworzenie nowego przez nas, nowego starego bloku Europy Środkowej nie tylko ma nam zapewnić wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo, rozwój, możliwości cywilizacyjne, ale ma być przede wszystkim stabilizatorem pokoju i w Europie, i na świecie. Bo jak sobie zobaczymy w historii, wszystkie wojny, które nazywamy światowe, zaczęły się u nas, w Europie. Więc od tego zależy, jaka będzie przyszłość. Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy tutaj, no może chcę nawet, że mamy jakąś nadzwyczajną rolę, miejsce i funkcję w historii świata, no ale może no, Pan Bóg nas tutaj postawił w tym miejscu, prawda? I musimy to odczytywać. To, żeby nikt źle redaktora Grzybowskiego nie zrozumiał, nie jesteśmy narodem wybranym. Chociaż są tacy, którzy twierdzą, że jesteśmy. Ale to myślę, że dobrze traktować się poważnie i dobrze traktować się w miejscu, czy postawić się, czy widzieć się w miejscu, które jest nam przeznaczone albo które chcemy sobie przygotować. Na pewno nie powinniśmy wiecznie przepraszać, wiecznie się kłaniać, wiecznie dziękować, prawda, że żyjemy, tylko tworzyć mocną własną politykę. Byliśmy przez setki lat największym państwem w Europie i najbardziej, najtrwalej zbudowanym, potrafiącym współpracować i ze wschodem, i zachodem. Nie wiem, czy aż tak, czy to jest początek tych, nie wiem, tej drogi w tych relacjach polsko-ukraińskich, czy to będzie rodzaj jakiejś, nie wiem, umowy tutaj trwałej, czy to będzie coś na kształt, nie wiem, traktatów elizejskich, powiedzmy francusko-niemieckich z 1963 roku. No ale coś w tym względzie musimy robić, jakiś pomysł mieć, znaczy nie trwać, tylko budować coś, mieć jakiś pomysł dla siebie, bo to od tego zależy też i nasze bezpieczeństwo. Mateusz Kosiński. No tutaj na pytanie o tą prorosyjskość PiSu, że tak powiem, to mi się kojarzy to z taką komunistyczną w zasadzie propagandą, czyli nazywaniem, jak gdyby odwracaniem w zupełności wartości. No tak jak żołnierzy Armii Krajowej nazywano, którzy się strzelali do faszystów, do nazistów, nazywano faszystami, i tak później tych żołnierzy nazywali komuniści. I to się w III Rzeczpospolitej działo. I mi tutaj się kojarzy takie określenie olszewicy, które stosowano na ludzi Jana Olszewskiego w momencie, gdy chciał jak gdyby no, dekomunizacji, że tak powiem, administracji państwowej, to wtedy używano tego określenia, tak, no człowieka, który walczył z bolszewikami, można powiedzieć, z komunistami nazywano olszewikiem, takie budowano skojarzenia. I podobnie jest no, z PiS-em. No, PiS jest partią od samego początku realnie podchodzącą do Rosji i to jest, mówię, taka komunistyczna a może nawet goebbelsowska metoda po prostu zakłamywania rzeczywistości totalnie. I rzeczywiście no, można wyjąć tą współpracę z tymi partnerami europejskimi, ale tutaj przecież to był tylko element jakiejś polityki zagranicznej stosowanej przez rząd PiS czy prezydenta Andrzeja Dudę. No a tutaj nawiązując do wypowiedzi redaktora Grzybowskiego, no w zasadzie wydaje się, że ta pewna dyskusja o tym, jak budować tą politykę, mając takie położenie geograficzne, trwa od stuleci i ta wizja jagiellońska, do której pan redaktor nawiązał, później przez Piłsudskiego nazywana Międzymorzem, dziś definiowana jako Trójmorze, no zdaje się, że jest najsensowniejsza. Ja też jestem jej tutaj gorliwym wyznawcą i uważam, że tylko silny blok niezależnych, niepodległych państw Europy Środkowo-Wschodniej pozwoli nam tutaj utrzymać niepodległość i suwerenność, dobrobyt gospodarczy między hegemonami z jednej strony niemieckim, z drugiej strony rosyjskim, który akurat jeszcze w tym przypadku jest po prostu zagrożeniem wręcz fizycznym i biologicznym dla nas. Wysuwany był wielokrotnie zarzut do rządzących obecnie, że nie siedzimy przy głównym stoliku rozgrywającym, czy przy stoliku, przy którym rozgrywane są sprawy świata, sprawy europejskie. Redaktor Kosiński, słuszny zarzut, czy dziś niesłuszny? No dziś już na pewno niesłuszne. No dziś Polska po wybuchu wojny na Ukrainie jest języczkiem uwagi liderów światowych i chociażby mediów. Ja zawsze po tych ważnych wizytach w Warszawie czy prezydenta Zełenskiego, czy prezydenta Bidena staram się śledzić europejskie i światowe portale internetowe największych tygodników, dzienników, nie wiem, serwisów radiowych, żeby zobaczyć, czy to zostało odnotowane. I to jest odnotowane, o tym się mówi. Wystarczy poczytać chociażby niemiecką też prasę, która z bólem, ale przyznaje, że pewne rzeczy się zmieniły i to dzisiaj Polska jest filarem tego systemu bezpieczeństwa w Europie, szczególnie środkowo-wschodniej. Oczywiście my patrzymy na konflikt na Ukrainie przez nasz pryzmat, inaczej na to patrzył, nie wiem, Stany Zjednoczone, Francja, tak, która naturalnie była zainteresowana innymi obszarami geopolitycznymi. W Stanach Zjednoczonych teraz więcej się być może mówi o Chinach i wizycie Macrona i tak dalej. No my patrzymy na to z naszego punktu widzenia geograficznego, ale tak, jest dziś zupełnie inaczej niż 2 czy 3 lata temu. Redaktor Grzybowski. Ja trochę rankowo jesteśmy. No myślę, że ten stół trochę się przesunął do nas. Znaczy my do tego stołu powoli dopraszamy. To znaczy w tym zakresie próbujemy budować nową sekwencję relacji i nazwałem to wystąpienie ministra Rała, expose wczoraj, jeszcze pewnym credo. To znaczy myślę, że to jest taki konieczny powrót państw i polityków do takiej roli i funkcji oryginalistów, takich, którzy rozumieją w sposób naturalny te wartości jak demokracja, jak wolność, jak sprawiedliwość, tak jak stanowienie poszczególnych państw praw własnych na własnym terytorium, uczestnictwo w relacjach międzynarodowych na równym poziomie. To są rzeczy, które wracają, tak? Pewien remanent został w Europie zrobiony. Pokazane, jak działa Francja, pokazane zostało, jak działały przez lata Niemcy, jak podporządkowywały na miękko, tak jak Niemcy przez lata, inne gospodarki, inne państwa, przez NGOsy, przez różnego rodzaju, nazwijmy to, naciski, jak działa Francja w sposób dosyć, no per force, taki typowo francuski siłą, prawda? Więc myślę, że to jest jakiś czas, kiedy najbliższy czas, no, myślę, że najbliższe lata, kiedy ten nowy stary ład, taki porządek jest formowany. Myślę, że to jest taki moment, wracam do tego, taki moment trochę dla nas nie takiej publicznej, nazwijmy, publicznego wezwania, kto chce iść w tą stronę z nami. Tak? Doktor Machalica. Tak, czy pan redaktor mówił tutaj o Międzymorzu, Trójmorzu, to są koncepcje, które są ciekawe, natomiast one będą mogły być przez Polskę skutecznie realizowane, jeśli będziemy mieli wsparcie zewnętrzne tej. Nie czarujmy się, chodzi po prostu o amerykański patronat nad tą koncepcją. Jeśli taki patronat będzie i takie realne wsparcie będzie, to te koncepcje będą miały rację bytu. Natomiast jeśli ten patronat zostanie zwinięty, no to przyszłość Trójmorza może się rysować w szarych barwach. A już tutaj wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli od resetu w relacjach z Rosją. I pamiętajmy, że ten reset nie został ogłoszony przez Niemcy, Francję, chociaż one się chętnie w to wpisały, tylko przez administrację amerykańską, tak? I oczywiście ta polityka amerykańska mimo wszystko jest jakoś tam stabilna, ale też zachodzą w niej zwroty, które mogą być dla nas niebezpieczne i nie możemy stawiać wszystkich żetonów na jedno pole i trzeba też utrzymywać dobre relacje z Europą Zachodnią, oczywiście będąc realistą i nie patrzeć na te relacje naiwnie, ale tutaj trzeba pamiętać, że to jednak są nasi sojusznicy, nawet jeśli nasze interesy nie pokrywają się na wschodzie 1 do 1. To są nasi sojusznicy. Czy można? Błyskawicznie, pół zdania. No ja bym tutaj chciał podkreślić, że Trójmorze ma poparcie zarówno Joe Bidena z Partii Demokratycznej, jak i wcześniej Donalda Trumpa z Partii Republikańskiej, bo to po prostu jest głęboki interes Stanów Zjednoczonych w tym, by tutaj tworzyć przeciwwagę. I naszego regionu też. Bardzo panom dziękuję, dobrego dnia życzę panom, państwu, do zobaczenia i usłyszenia. Reklama.